style wychowania w rodzinie, a rozwój osobowości dziecka. Oczywiście koncentrujemy się, bo to jest na podstawie badań, które będziemy za chwilę im się przyglądać, ale też w kontekście biblijnych stwierdzeń i treści zobaczymy, na ile te badania pokrywają się z tym, co już Biblia dawno mówiła. Badania prowadzili nie wierzący chrześcijanie, którzy za cel mieli wzmocnić autorytet Biblii, oddać Bogu chwałę, ale obserwatorzy życia, ludzie, którzy również chcieli zrozumieć mechanizmy, pewne czynniki, formy, sposoby, okoliczności, które mają wpływ na kształt człowieka i od którego momentu można to robić i w jaki sposób i jakie są tego efekty. Zatem w taki sposób to widzimy. I teraz Fiodor Dostojewski powiedział, podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. Tak jest w istocie, tak Biblia też pokazuje. No i taka jest bardzo oczywistość, że tak powiem, że nie wykluwamy się z jajka, nie radzimy sobie od wyjścia na świat samemu, tylko raczej rozwijamy się w środowisku. I jeśli chodzi o nawet grupę ssaków, to najdłużej jesteśmy pod opieką opiekunów, rodzicieli, aniżeli inne później jakieś grupy zwierząt, powiedzmy, które należą do tej grupy ssaków. Stąd też jest oczywiste, a to tym bardziej, że o tyle się różnimy od zwierząt, że zwierzęta nie mają pewnej sfery, mają intuicję, mogą mieć uczucia, ale nie mają zdolności przetwarzania, wartościowania. One nie planują, one intuicyjnie reagują i dostosowują się do sytuacji. Człowiek może z premedytacją wykonywać pewne czynności, zarówno dobre, jak i złe. Zwierzęta nie planują napadów i morderstw dla morderstwa, ale jeśli już dokonują się akty, powiedzmy tego, że ginie ofiara przez atak, na przykład lwa, jakaś antylopia, to nie dla zabawy, bo się nudził, ale dlatego, że był głodny. I po prostu to są kwestie. Albo atakuje i rzuca się na tygrysa czy jakieś inne zwierzę, dlatego, że się boi i próbuje się uratować. Człowiek również ma tę zdolność reakcji, ale jest na wyższej półce, bo nie zwierzętami się zachwyca Pan Bóg i nie w stosunku do zwierząt mówi, że stworzyłem was na obraz i podobieństwo moje, a teraz spróbuję poprawić to i jeszcze jakiegoś człowieka stworzę. Nie, nie. Odnośnie człowieka powiedział. I to jest ciekawe, kiedy po stworzeniu człowieka zajrzycie w pierwszym księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest powiedziane, gdy uczynił człowieka i spojrzał na wszystko i powiedział, to jest bardzo dobre. Czyli człowiek jest koroną stworzenia. I drażni mnie trochę wypowiedzi ludzi, kiedy powiadają, że człowiek jest istotą, czy tam powiedzmy zwierzęciem stadnym. Nie, nie. Jest istotą społeczną. Nie zwierzęciem stadnym. Zwierzęciem stadnym to będzie owca, ale człowiek jest istotą społeczną. Ale są ludzie, ci tacy animaliści, którzy próbują zepchnąć powiedzmy człowieka do poziomu zwierząt, że w zasadzie to już mniej oddychajmy, żeby zwierzęta miały więcej powietrza i jedzmy trawę, bo po prostu niedobrze jak owca, no niestety będzie musiała umrzeć z tego względu, żeby zrobić jedzenie. To są pewne porządki, tak? Nie zatrzymasz pioruna, kiedy są wyładowania atmosferyczne i czy to tobie się podoba, czy nie, no nie masz na to wpływu. Piorun będzie uderzał i nie zrobisz tego. Tak samo tutaj jest też właśnie ta zasada. I wychowywanie polega na zupełnie świadomym albo nieświadomym wpływaniu na człowieka i uruchamianie jego zasobów osobowościowych. I badacze, którzy w efekcie dostrzegli pewne style, to byli podłużne badania i poprzeczne, to znaczy, że na przestrzeni wielu lat i patrząc na różne grupy środowiskowe, społeczne, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy obserwowali pewne grupy, pewne rodziny i wywnioskowali, że można wyłonić cztery style wychowawcze, czyli oddziaływania. I mamy taki permisywny, czyli pobłażliwy, autorytarny, rygorystyczny, niedbały, taki niezaangażowany, autorytatywny, wzajemny. I tutaj za chwilę właśnie będziemy przechodzić, żeby sobie zdefiniować konkretnie i scharakteryzować, co to są za style, na czym one polegają. Ale wychodzimy od tekstu Pisma Świętego. Tam to będą wyniki badań naukowców.
język naukowy, natomiast tu patrzymy, nadajemy temu tło biblijne i będziemy patrzeć, jak się mają te obserwacje naukowców świeckich wobec tego, co już Biblia dawno temu mówiła. I mamy pierwszy, permisywny, pobłażliwy styl wychowawczy. Już możemy się domyślać, co tam zajdzie, ale za chwilę będziemy mieli szczegóły. Natomiast werset biblijny mówi, nie szczędź chłopcu karcenia, jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Oczywiście brzmi to już, ktoś może słuchać, a wiem, że są tacy ludzie, słuchają, nawet psycholodzy i bardzo mocno reagują, że chrześcijaństwo tu wzywa do znęcania się, do bicia, proszę, uderz. To powinniśmy wyciąć z wersetu, bo się tym ludziom nie podoba, bo nie wolno bić. No tak, tylko że wcale nie namawiamy do tego, żeby bić. I w określonej sytuacji, jakiej jesteśmy, czyli w tych prawach obecnych, jakie funkcjonują w naszym kraju, to możemy zrozumieć i zastosować, bo interpretacja jest jedna. Uderzenie, czyli dyscyplinowanie człowieka. To jest taka interpretacja. Ale zastosowań tekstu jest wiele. To jak można zastosować to uderzenie, nie łamiąc prawa? Otóż sama psychologia przychodzi nam i pedagogika z odpowiedzią, że mamy pewne formy oddziaływania na człowieka poprzez wzmocnienie negatywne i pozytywne. A co to znaczy? A negatywne to reprymendy, napomnienia i kary. Jakie kary? No, ograniczanie pewnej swobody, dóbr i przywilejów. A pozytywne to są nagrody, to są pochwały. A no jak to się ma do karania? No tak się ma do karania i wychowywania w tej karności, że ja nie muszę dotykać dziecka, ale używam właśnie wzmocnienia negatywnego, kiedy wskazuję na to, że przekroczyło granicę i zrobiła złe rzeczy. Uświadamiam mu, mówię mu o pewnych kwestiach i to jest słuszne. I Biblia również się nie zgadza z tym, żeby ojciec, matka wychowywali dziecko i bili to dziecko jako wyraz własnej frustracji albo jako wyładowanie utraty kontroli czy też poczucia bezradności na niegrzeczne dziecko. Bo tak się najczęściej to dzieje faktycznie, że jeśli są bite i bywały bite dzieci, to najczęściej było to wyładowywanie frustracji rodzica. Nie miało to nic w związku z tym, czego się miało nauczyć dziecko. Najczęściej dzieci wnioski miały takie, czyli ty weź nie rób tego więcej, bo znowu matka wpadnie w histerię i będzie cię znowu po twarzy biła. Czyli zaraz, nie było tam, że nie rób tego więcej, bo to, co robisz, jest złe, tylko nie rób tego, bo twój rodzic straci kontrolę nad sobą i cię będzie krzywdził. Czyli nie było wniosków takich, że powinienem zmienić postępowanie, bo to było złe. On i tak źle postępował, ale odgrywał czy zakładał maskę poprawnie polityczną wobec rodziców. Czyli bicie i tak niczego nie przyniosło, wręcz przeciwnie. Takie dziecko bite, później patrzy, że kolega jest mu nieposłuszny, jest słabszy, no to jego nawalił. Dlaczego? No bo no taki jest wrzozec. Ja też jak mi ojciec nawali, to już nie krzyczę. Nie, tak samo ten, ja go nawalę i nie będzie krzyczał. I to jest właśnie później taka forma. Stąd też chrześcijaństwo odnajduje się w tym, że nie bijemy dzieci. Ale to jak wychowywać? Bezstresowo? No nie, bo to gorzej niż bomba atomowa. To w jaki sposób? Albo zapewnisz dziecku byt bezstresowy, to zapłacisz swoim wielokrotnym stresem środowiska. Albo rozłożymy ten stres, żeby dziecko znało cenę swojego złego zachowania. W jaki sposób? Właśnie wzmocnienia. Jak świetnie, dobrze postępuje, chwalimy, nagradzamy, cieszymy się, okazujemy naszą dumę, źle postępuje, dajemy wyraz naszego niezadowolenia i frustracji, rozmawiamy o tym konkretnie i stawiamy granice. Nie pomagają słowa, nie pomaga wizerunek mojej niezadowolonej twarzy, to wchodzimy w ograniczenia pewnych przywilejów. I tutaj bardzo kłania nam się pewna fajna kwestia, jaką ma sens, bo mówią, no nie wolno wychowywać dzieciom, nie jest za dużo tych podarunków na gwiazdkę, na urodziny. Nie, nie, to, bo to jeszcze odbije palma dzieciom, to nie wolno. W ogóle najlepiej surowo, zimny wychów, powiedzmy i tyle. No za chwilę zajrzymy, jak to wygląda. No nie, nie. Właśnie na tym polega bardzo mądre wykorzystywanie takich okoliczności jak urodziny, czy imieniny, czy jakieś zakończenia roku, jakieś dobre oceny, czy powiedzmy gwiazdka, że dajemy prezenty. I mądrość prezentów polega na tym, że one były sensowne, wartościowe. Nie były byle jakie, że córka zobaczyła, a takiej Barbie, no znowu Barbie się czepiam, ale niech będzie. Powiedzmy, że tato jest teraz brunetką.
a ja mam tylko blondynkę. Nie, że ja chcę mieć teraz blondynkę. A dobra, już kupię ci. No nie, nie, przemyśl. Dlaczego? Bo nagrody, które dajesz dziecku, tworzysz sam bank oddziaływania na to dziecko. Bank komunikacji, wzajemnych relacji z dzieckiem. Kupuję mu komputer. Ten komputer jest twój, bo dostałeś czerwony pasek na świadectwo i uczysz się. Kupujemy. Kupujemy oprogramowanie. Kupujemy również jakąś grę. Świetnie, możesz z tego korzystać. Ale wciąż ja mam wpływ na to. Jaki? Nie zabieram komputera dziecku, ale ograniczam dostęp do tego, co ono lubi. Dlaczego? Bo źle postąpiłeś. Ale nie, ja chcę grać. Musisz wiedzieć, że twoje zachowanie ma właśnie taką wartość. To jest cena za twoje zachowanie, że dziś nie grasz na tym. To jest twoje. Stoi, ja ci nie wynoszę tego komputera z tego, ale nie wolno ci go włączać, bo masz ograniczenia. I to jest właśnie wzmocnienie negatywne, sugerujące rozwiązanie. Że nie to, że, i to jest bardzo mądre, za chwilę zobaczymy, nie mówimy, że nie będziesz teraz przez rok, powiedzmy, dotykał. No, jak masz siłę, że tak powiem, być konsekwentnym, no to powiedz, że przez rok to będziesz siedział przy tym komputerze albo zabierzesz go ze sobą. No nie. Racjonalne dajemy okresy, że dziś wieczorem nie grasz. I to już jest wystarczające, że wtedy to dziecko myśli o tym, bo bardzo by chciało grać. Czyli tworzymy jakieś porozumienie, pokazujemy, że jego zachowanie przynosi takie skutki, a te skutki również dotykają jego. No to sankcje obecne, które świat czyni wobec Rosji, to widzimy, to są właśnie też formy oddziaływania, że nie wysyłamy jako NATO rakiet na Rosję, ale oddziałujemy jeszcze poprzez pewną presję. To są właśnie wzmocnienia negatywne. Ograniczamy przywileje, dostęp, żeby ludzie, którzy przeliczają skutki takiej wojny na sobie samych, widzą, że chyba warto zmienić to myślenie. I do tego się dąży, żeby w ten sposób zgasić zarzewie wojenne, żeby jednak ludzie, którzy tracą w większości, zmienili to myślenie. Jak widzicie, zastosowanie wzmocnień w ten sposób funkcjonuje. Że to może nie mieć nic wspólnego, to są symboliczne określenia. Rózga, uderzenie, to są symboliczne. My się nie znęcamy, nie pastwimy nad ludźmi, ale robimy pewne kwestie, żeby zmienili swoje myślenie. Pismo Święte mówi, nie lekceważ tego. Nie ignoruj rózgi. To jest bardzo przydatna rzecz, bo to wpływa na wychowanie twojego dziecka. Widzimy permisywny, pobłażliwy obraz tego. Kot, który gra na nosie psa. Zazwyczaj to żyją jak pies z kotem, powiadamy. Raczej ja mam takiego psa, że no raczej nie toleruję obecności kotów, tak mówiąc ogólnie. Już nie. Także raczej lepiej, żeby się nie spotykali. To już jest wykluczone w jego przypadku, żeby coś takiego nastąpiło. Natomiast musiałoby być inne zdjęcie. Jak już kot jest, wystaje ogon, to wtedy zbudzi psa, to wtedy tak. Ale to jest właśnie pobłażliwość. Że z natury, gdzie wydawałoby się stereotypowo, pies raczej nie pozwoli sobie na to, a jednak to następuje. Jak to się ma do tego stylu? Jaka jest charakterystyka zachowania rodziców? Pobłażliwi. Przyzwalają na niczym nieograniczone przejawy autonomii, inicjatywy, kompetencji dziecka. Po prostu jakby nie reagują, nie mają siły. Czasami mówią, nie rusz tego, nie rusz, no, albo jak chcesz, no, już. No, po prostu, i bardzo często energia wychowawcza rodziców, bo oni są sfrustrowani, to nie tak, że im się wszystko podoba. Oni są frustrowani, ale energia, wiecie w co, jest włożona? W reakcję, w okazanie frustracji. Podniosą krzyk, powiedzą, daj mi święty spokój i pójdą. Nie? I to już cała energia wychowawcza poszła, dlatego że ten dzieciak swoje robi. I dalej wybaczają, nie wymagają od dziecka osiągnięć, nie wprowadzają jasnych granic dla postępowania dziecka. Jeśli wprowadzają jakieś reguły, nie mają siły ani konsekwencji, żeby je, powiedzmy, nieadekwatne też wprowadzają reguły albo zakazy. Całkowicie dostosowują się do potrzeb dziecka. Obrazek z rodziny, samotnie wychodząca matka, syna, nastolatka, była w szkole, wstydu się najadła, bo syn zawala sprawę, źle się zachowuje, złe oceny. Ona wraca, zoburzona, syn przychodzi. No dobrze, dobrze, przyszedłeś. Wiesz co, ile wstydu się przez ciebie najadłam. Wiesz co, po prostu to jest karygodne. Ja ciężko pracuję, a ty tak się zachowujesz. No, wiesz co, no, nie będziesz przez miesiąc na komputerze pracował. Zejdź mi z oczu, nie? I włączyła sobie serial Emek Miłość czy coś tam innego. Po prostu siedzi sobie. No a ten synek chodzi. Nie wygląda na tego, żeby się przejął strasznie. Tym
No ale myśli, no dobrze, przychodzi mama, może herbaty. Daj mi spokój. Przynosi jej tą herbatkę i za chwilę mówi, wiesz co, u nas z biologii powiedzieli, żeby tam zajrzeć na stronę, musimy ściągnąć pewne informacje, ja muszę coś tam napisać, muszę tam wejść na komputer. Ja już powiedziałam, daj mi święty spokój. Dobra, synek idzie, włącza komputer i znowu wraca, a ona siedzi, energia poszła w okazanie tego niezadowolenia, ale już nie miała ochoty na to, żeby przypilnować, żeby to wszystko zrobić. Ona jest zmęczona własnym życiem, własnymi problemami, próbuje i myśli, że do niego przemówi, a on zaczyna, taki syn, takie dziecko zaczyna manipulować troszeczkę taką matką. Konsekwencje bieżące, jak zachowuje się wtedy dziecko. Jest egoistyczne, niedojrzałe w kontaktach z rówieśnikami. Dlaczego? No bo w domu wszystko jest podporządkowane jemu. Jeśli jest tam jeszcze babcia może, powiedzmy, która też się rozczula, matka nawet już chce czasami wziąć tego pasa, albo ojciec, to babcia już staje w tym, nie, żeby nie bić, nie krzywdźcie dziecka, nie wolno wam, co wy tutaj będziecie, faszyści, będziecie tutaj bić moje dziecko drogie. No i babcia też się rozczula i ten człowiek wyrasta taki, gdzie idzie do szkoły, patrzy, ale nie ma tej babci i mamusi. Tam koledzy są twardzi, nie ustępują, szarpią się i tak dalej. I on zaczyna widzieć, być sfrustrowany i rozczarowany, że to nie jest jak w domu, że co on zachce, jak zachce, to się będzie działo, że on musi się dostosowywać gorzej niż inni rówieśnicy, radzi sobie w szkole, nawet z nauką. Dlaczego? Nie jest nauczony dyscypliny, bo no, szkoła właśnie tego uczy, że zadaje lekcje po to, żeby ktoś przepracował i przygotował się na następne zajęcia. Na tym to polega, że pewne rzeczy się edukacyjnie w czasie zajęć przedstawia i później się prowadzi, żeby uczeń samodzielnie pewne rzeczy zrobił, wrócił na zajęcie i dalej kontynuował. Tu nie ma tej sfery, bo nikt tego nie pilnuje. On nie przyjmuje kompletnie poleceń nauczyciela, bo w domu on rządzi i on będzie robił ze swoim czasem, co chce. Zatem nie bierze, rzadziej podejmuje zobowiązania, bo nie rozumie, co to jest zobowiązanie. Dlaczego? Bo matka powiedziała, że ma sprzątnąć pokój, bo nie wyjdzie na dwór, a potem już poszedł na dwór, żeby matka mogła sprzątnąć ten pokój. Po prostu, żeby nie przeszkadzać, nie? Bo nie ma zobowiązań. Jest informacja o tym, że powinien pewne rzeczy zrobić, ale i tak ktoś za niego to robi. Bo pobłażliwość rodzicielska wykonuje za dziecko, wyręcza dziecko w pewnych czynnościach. Efekt jest taki, że bywa później sfrustrowany i agresywny, bo w kontakcie ze światem i rówieśnikami widzi, że jego zachowania i presja i manipulacja, które ich dokonuje na rodzicach, nie działa w środowisku. Na niektórych działa, ale nie na wszystkich. I nie jest w stanie osiągnąć wszystkiego, co by chciał, bo tam są inni ambitni uczniowie, którzy nawet dla zasady, widząc, że jemu zależy, to nie dam mu po prostu, bo ja nie chcę i tyle. Bo będzie uparty, żeby zaznaczyć swoją dominację. I to jest powód do frustracji takiego dziecka i osobowość. Co się dzieje w osobowości? Jakie nawyki się kształtują? Skrajnie niczym nieograniczone poczucie autonomii i inicjatywy. Przerost poczucia kompetencji. Osoba wywodząca się z wychowania właśnie takiego pobłażliwego, bezstresowego, no jest wzmacniane i tam jest, dojdziemy do samoświadomości i samooceny, że jest fałszywy obraz samego siebie. Że jak nawet przyniesie dwójkę w pobłażliwym, to później żona na przykład ma ojca i tak dalej. Ty, Stasiek, zobacz, ta wariatka znowu mu dwójkę postawiła. No zobacz, a co ty zrobiłeś? No napisał, zobacz, trzy zdania napisał, ona dwójkę mu stawia. No jak to? Napisał przecież trzy zdania, no. Dlaczego ona dwójkę mu stawia? To co za wariatka? No i on słucha takich opinii rodziców, że nauczyciele to wariaci, bo stawiają złe oceny, a dziecko jest takie dobre. Mówi, ty wiesz co, ty jesteś mądrzejszy niż oni wszyscy razem wzięci. Się w ogóle tym nie przejmuj, wiesz co? Idź na dół, idź, odpocznij sobie, nie? No i test wychowawczy także w taki sposób wpływa, że on wzrasta w poczucie, że on naprawdę jest świetny, tylko nauczyciele nie potrafili tego rozpoznać. I on jest po prostu taki. W dorosłości może być to osoba, która ma tendencję do tego, przykład, że meble kupili i synek mówi już do ojca, wychowanego, wychodzącego z tego, mówi, tato, tu jest instrukcja, synu, słuchaj, twój tatuś nie potrzebuje instrukcji. Słuchaj, tu jest instrukcja, zobacz. I dawaj, i skręca, i się zabiera, powiedzmy. I denerwuje się i krzyczy, co ja durnie, co oni porobili, jaką śrubę dość zrobili, nie? No nie patrzy w instrukcję, nie wie, że różne śrubki są do różnych elementów. I przykład z życia, nasza znajoma mówi, że
Jej mąż też tak. Ona kupili meble, regał stanął, on zaczął, ona poszła na zakupy, on zaczął skręcać. No skręcił, ona przychodzi, patrzy, no stoi ten regał w tym pokoju. Mówi, słuchaj, zobacz, jacy durnie, jakie marnotrawstwo, zobacz, widzisz, ile tych wkrętów zostało? Zobacz, to się produkuje i później do wyrzucenia, co my wyrzucimy to wszystko i po co, to jest w ogóle marnotrawstwo, nie? Mówię, a zobacz, ja skręciłem, wszystko stoi pięknie. No i żona była dumna nawet z tego męża, zaczęła ustawiać pewne rzeczy, na szczęście książki, a nie porcelanę. W pewnym momencie, kiedy już nałożyli, zobaczyli, że trzęsienia ziemi nie było na podwórku, ale dziwnie ten regał reaguje, jakby było. Taki sejsmograf się zrobił z niego, powiedzmy. No i w pewnym momencie już poleciała po sąsiada, bo regał już tak się zaczął chylić, mąż trzymał, że trzeba było przytrzymać i zdjąć te wszystkie książki. Okazało się, że chyba jednak się przydały wszystkie śrubki. To jest właśnie przerost kompetencji, autonomii. Ja to jest tylko w meblach, ale w innych dziedzinach. Kiedy wyrasta taki dorosły człowiek, a jest w małżeństwie, nie można się dogadać. Nie ma możliwości negocjacji, debaty, jakiegoś dialogu. Po prostu upiera się i tak ma być, nie? I tyle. Tak będzie lepiej, bo ja tak chcę i koniec, nie? I możesz mu racjonalnie przedstawić, że no nie, no powinno być inaczej. Nie. I wtedy tworzy się kłopot, dlatego że każda zmiana i nacisk, żeby on się dostosował, jest jak porażka w jego życiu. Jest jak skaleczenie go, jak mu zrobienie krzywdy, że jego godność jest podeptana, bo ktoś zmienił zdanie. I to jest nieszczęście. To jest osobowość, która w pracy i wszędzie ma kłopoty, bo ma fałszywy wizerunek samego siebie. Fałszywą samoocenę, która niestety utrudnia mu relacje z ludźmi, a potem w pewnym momencie no, zaczyna budować dziwną samoocenę. Bardzo często negatywną, obniżony nastrój, niechęć do siebie. Dlaczego? Zaniedbanie wychowawcze, złe ukształtowanie świadomości. Drugi, autorytarny, rygorystyczny. Pismo Święte mówi, wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Czyli potrzebna karność, mówiliśmy sobie o karności w formie wzmocnień pozytywnych i negatywnych, ale mówi, że nie pobudzajcie do gniewu. Nie unoś się przy tym, wychowuj syna odpowiednio do drogi, którą ma iść, też Salomon w innym fragmencie mówi, ale nie unoś się przy tym, żebyś nie spowodował jego śmierci. Okazuje się, że no bywają dramaty rodzinne, gdzie dzieci popełniają samobójstwo i potem, gdy rodzice próbują to jakby zrozumieć, czy kiedy psycholodzy pracują z tymi rodzicami, wychodzi na to, że po prostu no, dosyć surowy był sposób traktowania dziecka, bez rozpoznania tego, jaką wrażliwość osobową ma to dziecko i ono nie wytrzymuje presji i coś się zadziało, podjęło taką decyzję. I to jest szok. Taki obraz takiej sytuacji w jednym filmie jest ciekawie pokazany Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Nie wiem, czy pamiętacie taki film. I tam, wiesz, ten dramat pokazany, jak taki bardzo zdolny chłopak, bardzo fajnie się angażuje, zaczyna lubić tą literaturę poprzez pracę tego profesora, ale ojciec dowiaduje się i on nie chce tego, zabrania mu uczestniczyć w tych spotkaniach i później ten chłopak popełnia samobójstwo. To jest jakby taki obraz, że po prostu rodzice rygorystyczni podcinają skrzydła i próbują, powiedzmy, orła wsadzić do klatki dla gołębi. I po prostu, bo oni nie chcą widzieć takiego orła, albo myślą, że ten orzeł rozłoży skrzydła, ale we właściwym momencie, ale na pewno nie teraz, bo oni sobie tego nie życzą. Rygorystyczny, czyli właśnie bardzo autorytarny, czyli władza nad dzieckiem. Tu też jest obraz pokazany, że nie wolno krzyczeć. Może został ukarany, zabroniono mu, on wyraża swoją emocję, że płacze, że żałuje, że nie chce, że mu się to nie podoba. Namilcz, nic się nie odzywaj, masz tu stłamsić w sobie, zgasić. Ja nie chcę słyszeć, nie chcę widzieć twojego zasmarkanej i zapłakanej twarzy. Wynoś się stąd, nie? Czyli nie pozwala się dziecku ujawniać jego emocji. On musi je dławić, dusić, bo jeszcze większy rygor będzie wprowadzony rodzica, podczas gdy to są naturalne rzeczy, kiedy cię kłują szpilką, no to bolisz, podskoczysz aż wręcz. Dlaczego mam cię kłuć, a ty masz jeszcze dobrą minę robić do tego? To jest wbrew naturze, to nie jest prawdziwe. To jest łamanie we wnętrzu naturalnych reakcji i później dzieją się pewne rzeczy. Ale jak to się dzieje? Stawiają bardzo wysokie wymagania, rzadko chwalą, okazują radość, nie okazują radości z osiągnięć. I bywa tak, że
rodzice o takich cechach rygorystycznych reagują w ten sposób, że przychodzi Zosia ze szkoły, a mama pyta, no jak tam Zosiu, zdaje się, że dzisiaj miałaś pisać ten sprawdzian z fizyki, no i jakie tam oceny były? No, dobrze, jak napisałaś? Tak. Ale jaką ocenę dostałaś? No, 4. Aha. Mhm. A jakie jeszcze były inne? Czy były 5? Zosia milczy. Zosiu, mówię do ciebie, chodź tutaj. Były 5? Tak, a ile było? 7. A ile w klasie pisało? 13. I ty dostałaś 4. Dlaczego tu 4 dostałaś? I 4. Podczas gdy Piotruś, słaby uczeń, dostał 3. Dostał 3, to był dumny z siebie, jakby Nobla dostał. Poleciał do domu. Przychodzi na drugi dzień, jak tam Piotruś, mama? Ha, ale mama jest szczęśliwa, fajnie, powiedziała, że ja to mam zadatki na chemika. No, no, fajnie, 3 dostał, nie? Zadatki, ale mama była zadowolona. On się cieszy z 3, rodzina świętuje, że nie 2, wreszcie nie 2, no. Coś się zmieniło, no będą z ciebie ludzie, ludzie się zaczynają, dumni są, powiedzmy, z tej 3. On wychodzi, widzi, że wszyscy świętują, tak marny stopień. Tutaj dziewczyna dostaje 4, dobry to jest dobry. To żadna tragedia, ale tragedia jest dla niej, bo nie otrzymuje informacji zwrotnej wzmacniającej ją. Jest poniżona. Mówi, wiesz co, nie rozmawiajmy już o tym. Kiedy możesz poprawić? Co poprawić? 4? Ty nie możesz tak robić. Ty musisz mieć też 5. I presja, że ona musi się teraz douczyć, żeby poprawiać. Stawiają wymagania, nie okazują radości czy zadowolenia. Sprawują ścisłą kontrolę nad działaniami, nie dają ciepła, nie udzielają. To jest, wygląda to też tak, że przychodzi ze szkoły, rzuca tam tornister czy coś i mama już, chodź tutaj, obiad zrobiłam, i mama już słyszy kątem ucha, że ona się umawia, że zaraz jak zjem obiad, to się spotkamy przy trzepaku. W moich czasach to się przy trzepaku spotykaliśmy. Dzisiaj chyba trzepaków już nie ma. To są raczej te jeżdżące, samojezdne trzepaki w domach. Ale kiedyś tak było. I ta dziewczynka się umawia i raptem matka mówi, co ty tam się umawiasz? Co ty mówisz? A no bo dzwoniła Kasia, że po obiedzie. Nie, nie, ty powiedz Kasi, że dzisiaj nie masz czasu. Ty musisz się jeszcze uczyć. Zobacz, to jeszcze trzeba zrobić. A kiedy ty posprzątasz to? A ja ci mówiłam, żebyś pozbierała tamte ubrania i położyła na półce. Absolutnie wykluczone, nigdzie dzisiaj nie pójdziesz. Czyli to dziecko próbuje coś sobie zorganizować, jest kontrolowane i bardzo często rygorystyczny rodzic zaznacza swoją dominację, że nie podejmiesz samo decyzji. Najwyżej możesz ze mną konsultować i ja ci na to pozwolę. I ten dzieciak dostosowuje się. Dlaczego? Choćby nawet instynkt samozachowawczy. Co ma zrobić? Dokąd ma iść? Uciec z domu? Jest kompletnie zależny. Zatem dostosowuje się. Czy jest szczęśliwe? No jak zapytasz w obecności matki, to bardzo będzie szczęśliwe. To powie oczywiście, że niczego nie brakuje. Super. Najlepsza matka na świecie. Naprawdę. Jedyna. Nie? I powie. Natomiast jak porozmawiasz już na osobności i zagwarantujesz, że to będzie tajemnica między tobą a nią, to dowiesz się drugiej strony. Czarnego scenariusza życia i myśli tej osoby. Później nie dają ciepła, nie udzielają pomocy. Czyli masz to zrobić. I czasami to jest, jak, właśnie warto się zastanowić niekiedy. To z mężczyznami też jest. Jak żona mówi, idź zrób zakupy, uważaj co mówisz. Ty powiedz, co ma konkretnie kupić, bo ty wystawiasz człowieka na niesamowite rzeczy. To jakbyś kazała mu stworzyć, nie wiem, statek kosmiczny. Co on ma kupić? On wchodzi do marketu, zrób zakupy. A co zwykle kupujemy? No chyba, że mąż robi często zakupy, to wie co kupić. Ale jak żona zwykle robi zakupy i wysyła męża i mówi mu zrób zakupy, nie używaj zbyt ogólnych treści, a szczególnie do mężczyzn. Powiedz konkretnie, że kup 10 jajek i najlepiej te ściółkowe czy nieściółkowe, żeby nie było. A ściółkowych to nie było? No wziąłem jajka, mówiłaś. No przecież wiesz, że kupujemy zawsze ściółkowe. No nie wiem, wiem, że są ugotowane na twardo. Nie widać ściółki wtedy, nie? No, ale podobnie z tym wychowaniem rygorystycznym, że masz to zrobić i czasami jest postawione zadanie, gdzie nie bardzo sobie wyobrażają. I czasami bywa tak, jak pamiętam, no to z mojego życia nie byłem rygorystycznym wychowawcą, ale moja córka, było tak, taki ładny pokoik, miała wszystko, no
porządek nie jest jej najmocniejszą stroną. Przynajmniej wtedy był, dzisiaj to już tak, ale wtedy to nie. I jak pamiętam, jak sprzątnęła troszeczkę wykładzinę, tam po prostu odsunęła te różne rzeczy i koleżanka do niej przyszła i mówi, ale ty masz ładną wykładzinę. Ale ta koleżanka już wielokrotnie była w tym pokoju. Dopiero teraz zobaczyła, że jest wykładzina. Ale kiedy mówiliśmy, no i sprzątnij pokój, i czasami było tak, że ona sprzątała, no i wchodzimy, patrzymy, to jest posprzątane? A ona, no tak. Dlaczego? Ona odsunęła te różne rzeczy na bok, pod łóżko i tak dalej. I później zauważyliśmy, że zaraz, musimy z nią zacząć sprzątać i pokazywać jej, że na tym polega robienie porządku. Że to idzie do tej półki, te ubrania na tą półkę. Moja synowa jest perfekcyjna pod tym względem. Ona z Kaszub pochodzi, to może coś ma też znaczenie. W każdym razie już od dziecka bawią się puzzlami, kończą zabawę. Najpierw składamy te puzzle, weźmiemy tam tą grę za chwilę. Jasiu, chodź. Bo jak poskładają, zamykają, odkładają na półkę, biorą drugie. Oni są już nauczeni tego. Biorą książkę, skończyli czytać, zanoszą książkę na półkę od dziecka i pokazuje im, co się robi. A później już jak się mówi, posprzątaj te rzeczy, to one już rozumieją, wiedzą, co to znaczy sprzątać, bo wiedzą, że układają na półkach. I dlatego precyzyjność jest istotna. Tutaj wydaje się rozkazy i bardzo często dzieci te nie zawsze wiedzą, jak wykonać te czynności. Jest podwójny stres, lęk przed rodzicem i dwa, zastanawianie się nad tym, czy ja zrobię, czy to będzie dobre. Dalej organizują, ograniczają przejawy autonomii, inicjatywy, demonstrują swoją przewagę nad dzieckiem. I cóż dalej? Widzimy, jakie jest dziecko. Konformistyczne i uległe, to znaczy dostosowuje się do opinii publicznej. Jeśli znajdzie słabe jednostki rozpozna, to będzie autorytarnie próbować nad nimi dominować. Takie dziecko. Ale w większości przypadków raczej nie ma wielkiej wiary w siebie. Jest stłamszone, jest bardzo zdolne. Korzyść z wychowania rygorystycznego jest taka, że ci rodzice mają jednak duże ambicje, że jednak cisną, kładą nacisk na wykonywanie dobre pewnych czynności. Te dzieci nie mają czasu, żeby posiedzieć na trzepaku czy tam na ławce, popluć pestki słonecznika, pograć z innymi dziećmi, które mają swobodę. One idą na angielski, może gdzieś tam rodzice ambicje swoje realizują. Efekt jest taki, że te dzieci, ludzie wychodzący z takich domów mają tę korzyść, że są wykształceni, że są nauczeni pewnych rzeczy, że potrafią zachować dyscyplinę, bo to zostało im wdrożone. Natomiast jest inna rzecz, że jeśli chodzi o samoocenę, samoświadomość, bardzo często właśnie boją się cudzej presji, bo to kojarzą sobie z rodzicami. Później bywają przygaszone, nawet agresywne. Agresja skąd wychodzi? Z frustracji. Z frustracji związanej z tym, że widzę innych ludzi swobodniejszych, którzy są weseli, którzy nie martwią się tak, że tam dostał dwóje. No nie jest tam matce się powie, trudno, tam pokrzyczy najwyżej. I on się nie boi, że matka pokrzyczy, że idzie uśmiechnięte, a ten się boi, żeby powiedzieć, że to trójka, a nie czwórka czy piątka, nie? Wymyka się spod kontroli. Czyli bywa, że ta frustracja jest tak silna, że powoduje takie różne stany emocjonalne. W efekcie osobowość, w której ujawnia się dominacja wstydu, zwątpienia, dominacja poczucia winy, dominacja poczucia niższości. Jeśli jeszcze w tle dochodzi, oprócz rygorystycznego wychowania, uzależnienie rodzica, to dodatkowo uderza to i tworzy te cechy DDA wtedy, gdzie ta osoba ma niską samoocenę, a jest bardzo zdolna. Ma potencjał, ale boi się ujawnić ten potencjał. I tutaj właśnie jest ta skłonność. Dlaczego, skąd poczucie winy? Dlatego, że zawsze jest winne. Nawet jak dostało czwórkę, jest winne, że nie dostało piątki. Czyli brak pochwał, brak dumy, brak zachwytu rodziców powoduje to. My wprowadziliśmy, jak nasza córka uczyła się na skrzypcach i na altówce, bo skończyła te dwa stopnie i grała w orkiestrze, młodzieżowej orkiestrze symfonicznej. Zobaczyliśmy, że jako solistka to jest bardzo taką skromną osobą i nie lubi się ujawniać, nie lubi samodzielnie, publicznie występować. Ale w grupie chętnie gra. Jana była zachwycona, jak usłyszała orkiestrę, jak wszystkie dzieci naraz, 50 dzieciaków na tych instrumentach, ładnie i czysto zagrały i dyrygent był szczęśliwy z tego, to ona była zachwycona i lubiła grać. I była pierwszą altówką. Ale co zrobiliśmy, żeby robić jej wzmocnienia? Raz do roku był koncert takiej orkiestry.
całej tej młodzieżowej. I zapraszano wtedy wszystkich rodziców i mogliśmy zaprosić znajomych. Ja przerywałem nawet grupę biblijną, powiedziałem, że dzisiaj, słuchajcie, nie będzie grupy biblijnej, ale zapraszam wszystkich na koncert, w którym mojej córki. Ona wprawdzie będzie grać tam w orkiestrze, ale to jest jej koncert. No i grali. I czasami ja aż chciałem wstać i pokazać, że patrzcie, tam, właśnie to moja córka, moja krew, o, gra. No nie było jej słychać, po prostu jak normalnie, jak to w orkiestrze wszystkie instrumenty grają. Ale ja okazywałem dumę i też z żoną postanowiliśmy, że po każdym takim koncercie dorocznym zapraszamy ciebie i twoje koleżanki na pizzę. W tych dniach miała bardzo dużo koleżanek. No. I budżet na tę pizzę trzeba było po prostu powiększyć. Ale woleliśmy wydać pieniądze, dlatego że to ją uskrzydlało. Ona chciała grać wtedy. Indywidualnie wiedzieliśmy, nie ma predyspozycji na solistę, nie będziemy jej męczyć. Ale w grupie chętnie grała. I to jest właśnie przełamywanie tego, żeby właśnie wzmacniać, żeby pokazywać, że jestem dumny z tego, co robisz. Dobrze to robisz. Dla mnie jesteś najlepsza. Po prostu. A no, troszkę tam się na muzyce jakoś tam znam, nie? A z dyrygenta też dobrze poznałem, to on też i ją polubił, wszystkie dzieciaki lubił. To ciekawy dyrygent, on z nimi był na Facebooku. Kiedyś przywiózł po próbie do domu, wszedł do domu, popatrzył na dom i mówi, no, rodzice mają parę złotych. Bo zobaczył do mnie. A później się poznaliśmy na różnych koncertach. Bardzo sympatyczny człowiek. Świetnie podszedł ich, że młodzież kochała grać i grali bardzo fajne, ambitne rzeczy. A potem facet wyjechał za granicę na studia. Ktoś inny przyszedł, nie miał podejścia takiego. Szybko się rozpadła orkiestra. Młodzież zrezygnowała. Ale to był fajny przykład, jak dobre podejście nauczyciela, który ich wzmacniał, który zachęcał i rodziców, którzy okazywali zachwyt, dumę z tego, że coś te dzieci robią. Oczywiście, że one nie były mistrzami, ale my się cieszyliśmy, że tworzyła się pasja. Natomiast w tym kontekście wychowawczym, rygorystycznym, brak tego powoduje, że ludzie potrzebują informacji zwrotnej, czy ja dobrze to zrobiłem. A później jak się dowiedzą, że dobrze, to nie dowierzają. A tak mówisz. Mówisz, bo nie chcesz mnie zranić. No nie, no jak Boga kocham dobrze. A, tam gadasz. I tym przekonujesz go 10-krotnie, że to jest dobre. Dlaczego? No bo on się przyzwyczaił, że jest nagana, że coś zawsze można do tego dołożyć, że jest złe. No oczywiście, kiedy pracowałem jako psycholog sportu przez pewien moment, na to zwracaliśmy uwagę, na rozdzielenie tych właśnie wzmocnień. Że w czasie meczu żeby ci wszyscy trenerzy, którzy byli na czele z głównym, w ogóle nie odnosić się w formie wartościowania do pewnych działań tych piłkarzy. Że kiedy im coś nie wyjdzie, żeby umieli przepracowywać porażkę doraźną, tymczasową. Mianowicie, kiedy stracą bramkę, żeby nie było końca meczu. Nasi piłkarze jeszcze mają tą tendencję, że albo my strzelimy bramkę, to się kończy mecz, albo nam strzelą i już w sumie koniec meczu, można iść się czymś innym zająć, bo wiele się nie zmieni, powiedzmy, nie? Może na gorsze. I to jest właśnie ten problem. I tam pracowaliśmy nad tym, że rozmawialiśmy o tym, że każdy piłkarz na boisku biega z całym swoim światem, ze swoją rodziną, z dziewczyną, która jest w ciąży i chce usunąć dziecko, z zadłużeniami, które narobił, bo się bardzo bawił, jakby jutra nie było i nie zapłacił rat za kredyt i tak dalej. To są ich zwykłe prozaiczne doświadczenia, bo to są zwykli ludzie. I teraz oni mają swoje problemy, mówi, biegają. Kiedy stracą bramkę, kiedy popełnią błąd, mówię, ty jeszcze krzyczysz na niego. Jak to mogłeś zrobić? Kiwasz głową, pokazujesz mu, że to jest wszystko do niczego. Mówię, to podkopujesz go, on traci zupełnie motywację. Ale mówię, to jest moment, w którym nie koncentrujesz się na porażce, tylko wręcz paradoksalnie mówisz, słuchaj, następnym razem robisz to jeszcze lepiej, bo ty potrafisz to zrobić. Pamiętaj o tym. Jesteś świetny i tak dalej. I okazuje się, że to działa. Kiedy się koncentruje uwagę na pozytywnych zasobach prawdziwych i nie odnosi się do tych negatywnych. A kiedy to nie rozmawiamy o negatywnych, po meczu rozmawiamy o negatywnych. Ja grałem w piłkę w klubie, to mam jakieś tam doświadczenia w tym. Po meczu wtedy rozmawiamy, mówimy, kto jest fałtłapą, kto tam narobił i wtedy spadają morale i tak dalej, ale potem zaczynamy pracować. Ale przed następnym meczem
To tak jak nasz trener, przegrywaliśmy 5-0 grając z Widzewem, ja byłem w Orze Łódź, bo ja z Łodzi pochodzę i byliśmy tacy smutni po prostu, no bo 5-0 to no nie mało, powiedzmy trochę wstyd. No, siedzimy w tej szatni, tacy zbici powiedzmy, bo oni trochę wyżsi, lepsi byli od nas. No i prezydent, trener przychodzi, on trochę podpił, bo to były czasy, gdzie te konsultacje między trenerami na poziomie z klubem odbywały się przy asyście pewnych środków i substancji. Jakoś tam się dogadywali. No on podpity przychodzi, bije brawo i mówi, chłopaki, mecz jest do wygrania. My głowy podnosimy, zawsze nas rugał. Zawsze byliśmy fajtłapami, a w tym momencie mówi, że mecz jest do wygrania. Ja mówię, tylko słuchajcie, odważnie strzelajcie i tyle. No i wyszliśmy i mówi, patrzcie na mnie, ja wam powiem, co trzeba zrobić. No on tam biegał przy tej linii, ja byłem ostatnim obrońcą. I wpada do mnie piłka i patrzę, trzech dryblasów na mnie biegnie. Mówię, śmierć w oczach, po prostu zaraz mnie zadepczą tutaj. I chciałem się pozbyć tej piłki jak najszybciej, ale gdzie, do bramkarza, to będzie bramka. Tu na aut, no to głupio, bo rzucą aut i zaraz strzelą bramkę. No i trener krzyczy, Dawid, wal! Jak się obróciłem, strzeliłem, aż tak mnie obróciło, że nie wiedziałem, gdzie ta piłka poleciała. Chłopaki do mnie biegną, mnie ściskają, mówi, bramkę strzeliłeś. Ja? Nie wiedziałem, tak jak Zagłoba mówi, nieświadom człowiek swojego męstwa, powiedzmy, był. No, ale tak nas to uskrzydliło i do nas trener, to jest, mówi, chłopaki, trzymają cię tak, będzie dobrze. Słuchaj, zawsze dzisiaj mówimy, że wygraliśmy 1-0 z Widzewem, w drugiej połowie oczywiście, bo nie wpuściliśmy bramki. Ale to jest przykład tego wzmocnienia. Gdzie po prostu jest czas, kiedy omawiamy i mówimy brutalnie, boleśnie o pewnych kwestiach, ale jest moment, kiedy odsuwamy te rzeczy na bok, akcentujemy tylko dobre rzeczy po to, żeby uskrzydlić, dodać otuchy i tak się dzieje, jakbyście z mistrzami porozmawiali, to tak jest to skonstruowane. Jest czas na wszystko, na krytykę i precyzyjne pracowanie nad błędami, ale jest czas na koncentracji, na przywoływaniu z pamięci wszystkich sukcesów, siły i dobrej woli, żeby to zrobić. I w efekcie płyną na fali wiary w ten sukces. I brak wychowania i tych akcentów, wsparcia powoduje, że ktoś non-stop przebywa w tym stanie. Braku wiary w siebie, chociaż ma te pewne umiejętności, czasami je pokazuje, sam jest zaskoczony, że to potrafi robić, inni też i on sam nie wie, jak to jest, skąd to się bierze. No właśnie w tej atmosferze został wychowany, że wciąż żyje pod jakimś, powiedzmy, nakryciem. Niedbały, niezaangażowany, troszeczkę podobny do obojętnego, ale nie całkowicie. Co mówi Biblia? Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Czyli znowu ta rózga, ale już wiemy jaka. Niedbały, niezaangażowany, tu mamy obrazek, po prostu obojętność, gdzie leży, co się z nim dzieje, niech leży, my mamy swoje sprawy. Jak się zachowują rodzice? Nie interesują się dzieckiem i jego potrzebami. Są fizycznie, psychicznie niedostępni, nie łączą ich z dzieckiem więzi emocjonalne, zajęci z różnych powodów innymi sprawami niż dziecko, zaniedbują swoje obowiązki opiekuńcze. Kto to taki? Obserwowaliśmy mechanizm, pewną sytuację, gdy pojawiało się dużo sierot europejskich. Co to znaczy? No, wyjeżdżali rodzice do Europy zarabiać pieniądze. Czasami wyjeżdżali nawet oboje, babcia, ciocia, czy ktoś tam się zajmował dziećmi. Potem, oczywiście, że telefon, rozmowa, to nie wszystko, nawet wideorozmowy. Potem było tak, że poczucie winy rodzica, który zaniedbuje to, no to podarunki. Dziecko wyłapuje te kwestie, że może więcej chcieć, może więcej osiągnąć. Ale to nie tylko sieroty europejskie, sieroty akademickie, sieroty wielkich sukcesów i karier akademickich. Profesorowie, którzy muszą siedzieć, dłubać, jeździć, badać, nie mają czasu na swoje dzieci. Mają pieniądze, wynajmą niańkę, wynajmą studentów na douczanie, tracą relacje z dzieckiem. I to dziecko wyczuwa. I jeśli to są młodzi ludzie, nastolatkowie, to wcześniej ojciec dawał stówę, pan profesor mówi, no tata, to w tą sobotę idziemy tam do tego kina. I Janek, wiesz co, tą sobotę, tak, ja pamiętam, ja tak, pójdziemy do tego kina. Ale wiesz, tą sobotę, wiesz, taki sympozjum jest, no. Nie, no tata, weź, nie gadaj, nie. No, wiesz Janek, masz, daję mu stówę. A Janek patrzy, no co, wiesz, no to 200 Janek mówi, no dobra,
poszedł, dostał 200, zapłacił ojciec za swoją nieobecność i rodzice stają się bankomatem, no i oczywiście ubolewają, że co ja jestem tylko bankomatem, no tak, tylko co innego dajesz, sam stworzyłeś tą sytuację, że dziecko kojarzy sobie tylko z tobą to, że może wyciągnąć od ciebie pieniądze, bo nic więcej nie jest w stanie ciebie osiągnąć. I okazuje się, że to nie tylko ci, którzy gdzieś zatracają się za pieniędzmi za granicą, żeby sobie poprawić tutaj byt. To ci, którzy robią pewne ważne rzeczy też. Są dumni nawet z siebie, dostają nagrody, wydają książki, ale też zaniedbują swoje dzieci i próbują zakryć to różnymi dziwnymi formami. I to jest właśnie takie działanie, że nie ma ich w domu. Nie są dostępni. Albo przyjdą, to są zajęci. Gdzie je coś i czyta jeszcze coś, bo musi później dopisać je. Co mówiłeś? Wiesz co, nie bardzo usłyszałem. A ten, nic już. Włączył telewizor i poszedł. Chciał coś powiedzieć, ale nie był słuchany. I wyczuł, że matka czy ojciec nie mają czasu. Ale jest wszystko fajnie. Domek ładny, ładny samochód. Wszystkie nówkę ubrania i w dodatku jakieś markowe. Niczego nie brakuje dzieciakowi, fajnie. No może pod tym względem niczego nie brakuje, brakuje czegoś najcenniejszego. Więzi z rodzicem. Efekt jest taki, że... I to są obserwacje tych ludzi. Zobaczcie, Biblia mówi o pewnych kwestiach. Nie zaniedbuj tego. Ty musisz być aktywny, musisz być obecny, bo to jest... Dostajesz kredyt zaufania od Pana Boga, bo dzieci nie są nam dane na stałe. My mamy kredyt zaufania, że nam Bóg powierzył wpływ na rozwój osobowości tej osoby, ale kiedyś to dziecko wyjdzie, będzie zupełnie samodzielne. Jeśli to sknocisz, będziesz miał współudział w porażkach twojego dziecka. I albo będziesz świadom tego i będziesz cierpiał, albo będziesz zastanawiał się przez całe życie, co to się porobiło w życiu tego młodego dziecka, że jemu tak nie wychodzi, jest nieudaczne. Nie będziesz mógł sobie odpowiedzieć. Biblia konkretnie mówi, bądź zaangażowany, nie szczędź rózgi, bądź obecny. To jest twój priorytet. Wszystkie inne rzeczy muszą być temu podporządkowane. Najwyżej później zrobisz karierę. Najwyżej profesurę zrobisz za 3 lata, a nie za rok. Ale zdobędziesz zaufanie swego dziecka, będziesz miał przyjaciela w tym dziecku i ono będzie pierwsze dumne z twojego sukcesu. Pierwsze ci kwiaty przyniesie jako wyraz swojego szacunku. Albo będziesz dumny i odbierał od obcych pochwały, podziękowania, jakieś tam aplausy, ale dzieci nie zobaczysz swoich. One nawet powiedzą, że no twoja matka profesor. Tak, profesor, już, tak? No tak, niedawno odebrała. Aha, no to fajnie, to dobrze. Nie wie nic, dlaczego? Bo nie interesuje mnie to. Żyję, prowadzę życie własne. I teraz, jakie są te dzieci? Impulsywne, społeczne, mniej sprawne w kontaktach z rówieśniczych. Podobnie jak tamci, ale dlatego, że one są skazane na to, by uczyć się kontaktu ze światem poprzez osobiste, samodzielne kontaktowanie się z tym światem. Tam nie ma konkretnego, systemowego, wartościowego, powiedzmy, wychowywania, tylko są różne działania, że po omacku musi zobaczyć, co jest słuszne, co niesłuszne. Te dzieci często takich bogatych rodziców, ustawionych rodziców, bo to i też biznes czasami powoduje, że ktoś ma 3 hurtownie i 10 sklepów i 2 restauracje, to już kompletnie nie ma czasu na swoje dzieci. Ale jak my zrobimy wczasy, to są wypasione. Nikt na takie wczasy nie pojedzie. Fajnie, może raz czy drugi jest to jakieś wrażenie dla tego dzieciaka, że był gdzieś tam na Majorce czy gdzieś, gdzie inni dojechali, ale na dłuższą metę to jednak obcość rodziców albo przygotowanie do tego, że staje się tak samo wyrafinowany, tak samo powiedzmy chciwy na pewne środki, że nie postrzega ludzi jako wartościowe osoby duchowe, tylko materialistycznie, do czego się mogą przydać i czy mogą być dobre do zabawy. Impulsywne, społeczne, bo mają zaburzone relacje. Dopiero uczą się tych relacji z innymi. Doświadcza poczucia zagubienia, świat odbiera jako chaotyczny, nieuporządkowany. No tak, bo tam nie ma pewnych zasad przyczynowo-skutkowych w tym domu. Tam jest po prostu niedbałość. Tam są, powiedzmy, od czasu do czasu jakieś reakcje rodziców, którzy dla udobruchania, powiedzmy, dla rekompensaty za jakieś zawalenie sprawy, coś raptem fajnego robią, dają jakąś nagrodę, ale tam nie ma jakiegoś porządku, jakiegoś celu, dlatego jest to chaos. I później świat również postrzega, że to jest łód szczęścia, może się uda. Szczęście to można powiedzieć jest 25% tego, co nam jest potrzeba, kiedy pewne rzeczy robimy. 75% to jest wykorzystanie naszych zasobów, świadomość ich i realizacja pewnych planów. I bywa, że osiągniesz pewne rzeczy bez szczęścia. Jak to jest możliwe? Możliwe. Jest to wynik twojej ciężkiej pracy.
I to nie jest szczęście, tylko to jest efekt mojej pracy. Jak też mówią, a miałeś szczęście. Nie, nie, nie miałem szczęścia. Miałem mnóstwo trudności, ale zrobiłem to, bo ciężko pracowałem. I szczęście tu nie grało żadnej roli. A wręcz przeciwnie, coś mi się jeszcze złego po drodze przydarzyło, ale ja wykonałem to. Dlatego, ale życie tych ludzi jest takie, że oni myślą o szczęściu. Że to, co może zmienić ich życie, to jakaś zewnętrzna siła. Jeśli on ma osiągnąć skutek, no to musi być szczęście, bo nie wie, jak to zrobić. No jak to nie wie? Przecież ojciec profesorem jest. No dobrze, tylko czy ojciec mówi mu o tym, jak dojść do profesury? Uczył go i mówił, że słuchaj, synu, ja też miałem kłopoty w szkole, jak ty. Też nie umiałem pisać, wiesz, a dzisiaj zobacz, ile książek już wydałem, nie? Bo to trzeba tak robić, wiesz, musimy się nauczyć pisać. I wtedy jak taki rodzic tłumaczy dziecku, uczy go, to ma szansę na to, że ten syn również kiedyś zacznie pisać książki. Może wejdzie w ślady swojego ojca profesora, zacznie coś robić. Ale w tym wypadku, kiedy profesor tylko dla siebie te rzeczy robi, dziecko jest z boku i tylko zbija piankę, gdzie on nie widzi żadnego związku tej pianki z tym, co robi ojciec, to on jest zagubiony potem, bo nie rozumie pewnych mechanizmów i że jego wysiłek ma znaczenie. Mało zainteresowane, mało dojrzały w sferze poznawczej, czyli pozornie, ja znam trochę takich różnych rodzin, ale faktycznie, gdzie rozmawiam z rodzicami, rodzic jeden tak wykształcony, taka pozycja robi, drugi tak, a syn w ogóle nie chce się uczyć. No a wiesz, a to nie rozmawiajmy o tym. Rodzice mocno wykształceni, kariery porobili, a ten może w zawodówce skończy i to będzie miał kłopoty. Jak to się stało, tacy rodzice? No właśnie. Właśnie gdzieś go zgubili po drodze po prostu, a on został sobie samemu. I on wcale nie miał ambicji, żeby być profesorem. Ale profesorowie raptem patrzą, że mamy kłopot z synem, boście go zgubili po drodze. I on teraz jest zagubiony, niedojrzały. On nie wie, od czego zacząć, jak zmienić swoje życie. Nie ma pewnych wzorców. Efekt jest podobny jak poprzednio. Czuję się czasami niekompetentny, zawstydzony, bo chciałby lepiej coś, ale jednak nie ma o tym pojęcia. Mało wie, bo nie interesuje się. Nikt go nie uczył, żeby się interesować coś. Oczywiście w takich wypadkach, jeśli te dzieci trafią na kolegów i koleżanki, którzy mają dobre wychowanie i fajną atmosferę i okoliczności wychowawcze, to mogą wzorować się jeszcze na tym cudzym domu, na kolegach, którzy fajnie. Ja miałem takiego kolegę właśnie, z którym bardzo lubiłem być u niego w domu, bo widziałem, że to wszystko jest poukładane fajnie, powiedzmy. I on był dobrym uczniem. Ja przez to też zacząłem jakby iść w tym kierunku, bo miałem też kolegów, którzy lubili bawić się różnie dziwnie, ale nie uczyć się i chuliganić. Ale mnie bardziej ciągnęło do kontaktów z tym Tomkiem i bawiliśmy się świetnie. I to powodowało, że to wpływało na moje wyniki w szkole, dlatego że on uczył się, to ja też chciałem się uczyć. Ja widziałem w tym jakiś sens. I to jest łaska pańska, jeśli dziecko trafi do dobrego środowiska. Jakiś przyjaciel, kolega stanie się jakimś takim zachwytem, powodem zachwytu tego dziecka, że będzie chciał to robić. Gorzej, jeśli zejdzie na poziom taki, że co byś się, daj spokój, jak, damy radę, słuchaj, załatwimy sobie to. A pieniądze, no, słuchaj, nie przez naukę, no, pieniądze, pewne rzeczy, tak jak ja pracowałem z dziećmi wykluczonymi społecznie i zagrożonymi. Ja mówię, wiecie, no trzeba się uczyć, żeby jakiś zawód mieć, tak, no po co ten zawód? No do pracy trzeba i żeby zarobić, bo przecież, on macie komórki, chcecie kupić komórkę? Jak to kupić? No bo jak przecież komórki? Proszę pana, komórki to się załatwia. Mówi, jak to się załatwia? Nie, to gdzie tam? Ja pracuję oczywiście, ale nie będę wydawał pieniędzy na komórkę. To jak ty to zrobisz? No załatwiam. No wiadomo, jak załatwiam. Kradną po prostu. I to jest ich wyobrażenie, że kompletnie nie rozumieją połączenia tego, że żeby do czegoś dojść i coś zrobić, to trzeba włożyć własny wysiłek, czegoś się nauczyć i możesz wtedy sięgać po te rzeczy. Nie, nie, nie. Nauka, no bo każą, ale sięganie, to mamy swoje sposoby sięgania. No i wiadomo, że to jest grupa, która wchodzi na poziom przestępczości. Ale tak naprawdę oni nie mają dumy z powodu siebie. Oni wcale nie są dumni z siebie. Dlatego tam tyle jest agresji, bo oni widzą, są sami świadomi wielu słabości i często właśnie zazdroszczą tym lepiej wykształconym, z lepszych domów, że tamci mają szczęście, mają takich rodziców, mają kasę i tak dalej. I oni sobie wyobrażają, że dlatego, że bogaci rodzice dali im pieniądze, fajne buty mają, to znaczy, że ich szczęście spotkało i zazdroszczą im tego i są agresywni wobec tych ludzi. Ale nie rozumieją, że to wcale nie z tej strony może pójść, ale
efekt tej niedbałości jest taki, że to dziecko jest skazane na odkrywanie prawdy o życiu samo przez siebie. I teraz mamy autorytetywny i tutaj pojawia się werset biblijny, który mówi: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowuj chłopca, czyli odpowiednio do drogi, czyli ten, czyli ja znam drogę, którą ma iść mój chłopiec. No to nie tylko chłopiec, dziewczynka też. Wychowuj odpowiednio do drogi. Czyli ten rodzic wie, do czego zmierza. Ma jakąś hierarchię wartości, ma określone, przemyślane cele, odpowiednio do drogi i ma też metody, żeby właśnie wpływać, żeby właściwe nawyki się utrwalały w tym dziecku, w procesie wychowania. I tu nie chodzi o to, że autorytarnie, że stoi, no gra, płacze przy skrzypcach grając, a matka dumna: zawsze chciałam grać na skrzypcach. Fajnie, to dlaczego nie poszłaś do szkoły? Dlaczego męczysz własne dziecko? Nie? Czyli nie to, że odpowiednio do drogi wychowuje, którą ma iść. Dlaczego? Bo chciałem, żeby był chirurgiem, ale może on nie chce. I nie ma umysłu ścisłego. Biologia mu nie wchodzi do głowy. Będzie się męczył i być może nie zda, a potem będziesz zawsze patrzeć na niego jako na prawie niepełnosprawne dziecko, które nie zrobiło medycyny, jak chciałem. Został jakimś tam nauczycielem historii. No wstyd. Nie? I tak to rozumieją. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi. Użyj odpowiednich metod. I tutaj się kłania sprawa. To nie jest powszechne polecenie dla każdego, jak chce. To pochodzi z Biblii. To dotyczy ludzi wierzących. Czyli my wiemy, jakie są cele. Jaką drogą miałby pójść mój syn? Jaką chciałbym, żeby szedł? Jeśli ja idę drogą naśladowania Jezusa, to chcę, żeby w Jezusie mój syn odnalazł sens swojego bytu, swojej osobowości, samorealizacji. Dlatego będę go wychowywał odpowiednio do tej drogi. A gwarantuje mi Słowo Boże, nie zejdzie z niej nawet w starości. To, co mówiliśmy. Jeśli się utrwalą nawyki, to będą różne sytuacje, ale wierzący ludzie, kochający Chrystusa, są niezłomni. Nie poddają się. Są wytrwali. Autorytatywny, czyli sprawują kontrolę, ale darzą dziecko ciepłem. Stawiają wyraźne granice, ale są otwarci na potrzeby dziecka. Dają dziecku maksymalną swobodę, ale stawiają jasne wymagania, obowiązki. Przyzwalają na samodzielność dziecka, ale udzielają mu minimalnej, koniecznej pomocy. Czyli tworzą atmosferę partnerstwa i są wrażliwi na to, jakie zasoby, jakie zdolności, skłonności, zainteresowanie ma dziecko. To nie jest to, że zawsze chciałem grać na skrzypcach. Nie, nie. Co moje dziecko będzie chciało? I my też robiliśmy, w stosunku do wnuków, i perkusję już kupiłem, różne rzeczy, bo jakby mały lubił to, ale dziś już nie lubi tej perkusji. No dobrze, no to sprawdzamy, bawimy się. Sprawdzamy, co go interesuje. Wiem, że interesują go książki, jest bardzo bystry, ma niespełna 4 lata, już czyta i rozumie. No to dobrze, to fajnie, to już widzimy niszę, powiedzmy, w której się może znaleźć, że szybciej pewne rzeczy rozumie. Zastanawiamy się, jak on pójdzie do szkoły. Jak będzie wszystko umiał więcej niż inni i zacznie się nudzić, co z tym zrobić, to trzeba będzie popracować. Ale to jest właśnie to, obserwuję moje dziecko, zastanawiam się, stawiam pytania, jak zrobić. To jest to wychowanie. I tu widzimy ten obrazek, że ojciec z córką sadzą kwiatki. Ona ma swój kwiatek, on ma swój kwiatek. Ma prawo się pomylić. Ma prawo popełniać błędy. Błędy nie są katastrofą. Błędy nie są powodem kary śmierci. Ani jakichś surowych rzeczy. Błędy są sygnałem, że coś trzeba poprawić. I rozmawiamy wtedy. A wiesz, dlaczego to tak wygląda? A jak myślisz? Nie wiem, no wydawało mi się, że to będzie dobrze. Ale jak myślisz, gdzie był błąd? I wtedy rozmawiasz z dzieckiem, mówi, a może w tym? O, właśnie, tu zrobiłaś błąd, to musimy poprawić. I wtedy rozmawiasz z dzieckiem i ono się uczy, że błędy są rzeczą ludzką. Że one niedobrze, że są, ale możemy zrobić dobry pożytek, użytek z błędów, czegoś się nauczyć, a nie zakrywać błędy, nie kłamać, że wszystko jest dobrze, jeszcze kłócić się, a może mi się tak podoba, a ja tak właśnie lubię, no ale to jest źle zrobione, a co źle, to tobie się tylko tak wydaje. I raptem arogancja, pycha, zarozumiałość, nie? Nic nie podejdziesz. Dlaczego? Bo się boi pokazać błędy, bo wie, że z powodu błędów było karane, było poniżane, zatem tak będzie postępować jako dorosła osoba.
że będzie się wstydzić ukrywać błędy, dlatego będzie kłamać, zrzucać odpowiedzialność na innych ludzi, będzie okropną osobą w relacjach z innymi, dlatego że boi się być po prostu sobą. W tym wychowaniu, o którym właśnie Pismo Święte mówi, że wychowuj do drogi, przemyślanej drogi, bądź pewnym wzorcem, sprawuj kontrolę, ale dasz dziecko ciepłem. Zawsze odnoś się zarówno do złych sytuacji, że nie podoba mi się, ale jak coś dobrego zrobi, świetnie to zrobiłeś, bardzo się cieszę. I nie muszą być zawsze takie rzeczy, bo czasami jest tak, że w końcu mówię, siedzimy, goście są, a tu raptem córka zbiera talerze, odłożyła i idzie sobie do pokoju. Ale patrzysz wzrokiem, uśmiechasz się, dajesz sygnał, że co? Że jestem wdzięczny, że zebrałaś te talerze. Że po prostu sprzątnęłaś, a możemy sobie z gośćmi rozmawiać. Czy to nie ma znaczenia? Ma duże znaczenie. Bez słów rozumiesz się z dzieckiem. Ta osoba odbiera, że podobało ci się. I chce, fascynuje wtedy dziecko współpracę ze swoim rodzicem. Bo to jest mój kumpel, to jest mój najlepszy przyjaciel. I o to chodzi. To jest przed nami wyzwanie. Wychowuj tak, żeby dziecko chciało być twoim przyjacielem. Że kiedy w dorosłości chciało z tobą rozmawiać, zadzwonić, usłyszeć twój głos, usłyszeć twoją opinię, bo chce kupić to czy tamto, albo nie wie, co ma zrobić, czy ma taką decyzję podjąć i chce z tobą rozmawiać o tym, czy obojętny rodzic, rygorystyczny, bądź też pobłażliwy, będzie miał taką możliwość? Pobłażliwy, to syn pomyśli, a czego ta matka, ona tam nie ma pojęcia, zawsze na wszystko się zgadza, to nie ma co dzwonić z nią rozmawiać. Ten rygorystyczny, nie, bo jak powiem, to powie, że głupi pomysł, ja zmarnuję sobie życie. A ten obojętny, to jak będzie, tak, co mówisz, że co tam chciałeś, to, wiesz, tam za chwilę, wiesz, ja za chwilę do ciebie odzwonię. Znowu mi powie, że jest zajęty. Nie, to nie dzwonię. Tak będzie i tak się dzieje, że takie dzieci w ten sposób reagują. Nie dzwonią, bo wiedzą, że nie mają czego szukać u swoich rodziców. Ale te dzieci w autorytatywnym wychowaniu, one widzą, że mogą liczyć na rodzica. Że mogą nawet powiedzieć, tato, źle zrobiłem. Ale ojciec im będzie krzyczał. Ojciec się spotka. Ojciec może go przytuli i porozmawia, co z tym można zrobić. Jak zaradzić temu błędowi. Jak możemy naprawić to, co się stało. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, którą Biblia pokazuje. Okazuje się, że badacze odkrywają, że rodziny, które tworzą z różnych powodów, ale właśnie taką atmosferę, może nie mieli idei, a może nie badali ich, że to były religijne, biblijne podłoże, ale na pewno stworzyli atmosferę właśnie takiego rozwoju, że mają takie efekty. I to działa tak, że za chwilę powiem tu przy okazji następnych rzeczy, jak dziecko się zachowuje. Te dzieci są niezależne i wierzące w siebie. To znaczy, że one nie są zawstydzone i potrzebują koniecznie jakiejś silnej jednostki w klasie, żeby mogła im bronić, oni się dostosowują do tej jednostki. One nie potrzebują kumpli, żeby się przed czymś bronić. One chcą być kumplami, żeby pomóc, bo lubią tych ludzi. Ale też wiedzą, że jeśli kumpel schodzi na bok, to oni nie pójdą w tamtą stronę. I wierzą w siebie, że one nie potrzebują głupiego pochlebstwa. Ani straszenia, bo wiedzą, kim są, jaką mają wartość. A skąd to mają wartość? W domu mnie nauczyli. Wiem, kim jestem. Że oczywiście nie jestem doskonały, ale wiem, co potrafię, jaką to ma wartość. I dalej mówi, skłonny do współpracy. Dlaczego? Bo rodzice współpracowali. Dlatego jeśli proponuje nauczyciel, to on gotowy jest, a to chodźcie, chodźcie do mnie, bo już nikt tam nie chciał tych osób, bo podzieliła nauczycielka na trójki w klasie, żeby wykonali zadanie. I raptem zostały jakieś dwie ofiary takie, nikt ich nie chciał. No chodźcie tutaj ze mną, dawaj. I zaczyna wykazywać inicjatywę. Dlaczego? Rodzice tacy byli, że nie patrzyli na to i nie oceniali mnie na podstawie moich słabości, tylko chcieli mnie czegoś nauczyć i razem działali. I właśnie to dziecko też jest otwarte. Ono nie klasyfikuje wtedy ludzi, dlatego że są gorsi, słabsi, wręcz nawet więcej ma wrażliwości dla słabych. Dalej ma wysoką, pozytywną samoocenę. Że nie tak łatwo je zawstydzić i speszyć. Dlatego, że ono wie. I tak jak pamiętam w stosunku do naszego syna, tam były pewne takie sytuacje w szkole i pewna pedagog właśnie powiedziała, bo tam wyjaśniliśmy, że nie do końca on był winien w pewnej kwestii. I ona mówi, no tak, my wiemy, dlaczego ten Konrad, wasz syn, jest taki. Bo on wie, że ma oparcie w rodzicach. A moja żona mówi, no bo w kim ma mieć oparcie?
jeszcze nie w rodzicach, nie? Bo mówią, że wiemy, dlaczego on jest taki, że jest taki dowcipny i powiedzmy taki pewny siebie, bo ma oparcie w rodzicach. No, a w kim ma mieć oparcie? Ale to był taki efekt, że po prostu postępował, był sobą, był swobodny. Nie musiał się dostosowywać, być zastraszany i właśnie to się okazywało, że nie byli w stanie go zastraszyć. No bo on wiedział swoje, że czegoś nie zrobił, to nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za to, czego nie zrobił. Bo akurat chciano zamknąć sprawę i żeby się ktoś przyznał. No on się nie będzie przyznawał do tego, co on nie zrobił. Twardo się opierał temu. W końcu wyszło na to, że on tego nie zrobi. I pytamy, a po co wciskanie? Bo chcieliśmy zamknąć sprawę, żeby wszyscy byli zadowoleni, że jednak winny jest, nie? I to był właśnie przykład. Osiąga wyższe niż inne dzieci oceny w szkole. Chętnie podejmuje wyzwania. I z wyzwaniami. Moja córka była w gimnazjum i kiedyś wpada do domu i mówi, tato, zgłosiłam się na konkurs. Ja mówię, a co to za konkurs? A trzeba opisać jakiegoś znanego białostoczanina. A ja mówię, to wiesz, jak to zrobić, co? To macie jakieś pomysły? Tak, tak. To, a wiesz, jak to zrobić? Masz pojęcie, co z tym zrobić? Bo to jednak, no jednak spore wyzwanie na jakiś konkurs, to jednak ktoś będzie zrobił. Ty wiesz, jak to zrobić? A ty mi pomożesz. Ja mówię, aha, to czyli my jesteśmy zgłoszeni. A tak. No tak, z jednej strony, no cóż, nie, nie, ona nie chciała się mną wyręczyć, bo powiedzieli później, że mają właśnie dzieci zaangażować rodziców. Córka zgłosiła, nie bała się podjąć wyzwania. Dlaczego? Bo wiedziała, na kogo może liczyć. I słuchajcie, kolejna prawda o mądrości. Wiecie, na czym mądrość polega? Mądrość to nie jest to, że ja dużo wiem o czymś, bo nie wiem dużo. Generalnie mówię, że ktoś mówi, że tam wiele wie, czy to jest oczytane. Mądrość to wcale nie zawsze połączona jest z wiedzą. Bo mądrość polega na tym, że nie wszystko wiem, ale jeśli czegoś nie wiem, to wiem, gdzie mogę się udać i gdzie coś znaleźć. Kogo poprosić o wsparcie. To jest mądrość. Nikt z nas nigdy nie będzie wiedział zawsze wszystkiego. Ale każdy z nas może tak robić, że jak nie wiem, to tworzę takie relacje, że będę pytał, o, on się tym interesował, jego zapytam. O, ona się na tym zna, ją zapytam. I później wykonuję pewne czynności. Dlaczego? Jak powiada Salomon, gdzie jest wielu doradców, tam jest co? Powodzenie. I na tym polega ta mądrość, że właśnie dziecko się uczy, że pytać i prosić o pomoc to nie wstyd. To jest droga do twojego sukcesu, a potem z radością dzielisz się sukcesem z innymi. Nie wiem, czy byliście świadkami, czy oglądaliście program, jak wręczano Janowi Grossowi nagrodę za książkę Sąsiedzi. I on tam właśnie chciał się podzielić tym sukcesem i chciał się też odnieść do tych, którzy mu bardzo przeszkadzali w tej kwestii, a była to spora grupa. No to bo to jest taki nie najlepsza, że tak powiem, informacja o tym, o okresie wojny i Żydów i Polaków. No i on odbiera tą książkę i mówi tak. Ja bym chciał serdecznie, bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Tym, którzy mnie dopingowali, którzy mnie wspierali, którzy dodawaliście mi otuchy, wspieraliście w tych najtrudniejszych chwilach. Bardzo wam serdecznie chcę podziękować. Chciałbym powiedzieć, że życzę wam, żebyście zawsze się tak czuli, jak dzisiaj właśnie się czujecie razem ze mną. Takie miłe. I za chwilę mówię. A swoim przeciwnikom i wrogom to chciałbym powiedzieć, że a w zasadzie życzę tego samego. Ciekawe. Nie powiedział nic za dużo, a jednak powiedział bardzo wiele. Jak się czuli wtedy jego wrogowie i przeciwnicy? Byli szczęśliwi? Nie. Pławienie się w sukcesie. Właśnie to jest bardzo ważne, że kiedy przychodzą momenty, dziel się informacją i wskazuj na tych, którzy byli blisko ciebie. Wzmacniasz wtedy grupę wsparcia i możesz często z niej korzystać. Te dzieci, ci ludzie wychodzą na takich ludzi potem. Mamy tak, zrównoważona osoba posiada adekwatne do sytuacji poczucie autonomii, inicjatywy i kompetencji, samodzielności, odwagi, poczucia sprawczości. I na czym to jest oparte? Nie na doskonałości, bo nie jest doskonałe, ale na tym, że ma grupę wsparcia. Ma przyjaciół, ma rodziców, wie, kogo może zapytać, kogo może poprosić o pomoc w danej sprawie, dlatego że samo uczy się służyć pomocą tym, którzy o to proszą bądź po prostu tego potrzebują. I to jest osobowość człowieka zrównoważonego. Zobaczcie, to odkrywają naukowcy. A my czytamy w tekście biblijnym,
że jeśli stosujemy określone zasady, mamy określone wartości, określone cele, że nie jest to bezchałowie i powiedzmy jakaś spontan bezstresowy, tylko właściwe działanie, że nie lekceważymy uczuć dziecka. Uczucia zawsze są prawdziwe. Powody i motywy uczuć mogą nie być prawdziwe. Choćby dziecko w nocy się budzi i dyszy, mówi, że hefalum przyszedł. No, dziecko, nie ma hefalumpów, to w bajce tylko było. No co ty tutaj? Ale tłumacz dziecku w środku nocy o trzeciej w nocy ciemno jest i tak dalej, że hefalumpów nie ma, nie masz, to weź cofnij się, ile razy tego Puchatka czytałeś z nią, że w głowie hefalump jest. Uczucia są prawdziwe. Ono się boi. Motywy nie są prawdziwe, bo nie ma hefalumpów. Ale to nie zmieniamy w tym momencie motywów, współczujemy w uczuciach i mówimy, jestem z tobą, nawet jak przyjdzie drugi raz, pogonimy tego hefalumpa, nie bój się, a potem kiedyś już za dnia czy w innej sytuacji, przy znowu czytaniu Puchatka powiemy, że no nie ma hefalumpów, nie same, sam ten Puchatek zresztą mówi. No, przepraszam, bo taką lekturę pociągnąłem, powiedzmy, no, ale jak ktoś ma dzieci, to wie, że to jest ważna lektura i bardzo ciekawa. Ale prawdziwe uczucia, uczucia zawsze są prawdziwe. U dorosłych to samo. Masz prawo się mylić. Twoje uczucia mogą pokazać, że jesteś rozgniewany, zakłopotany. Nie należy tego zwalczać, wyśmiewać, forsować tego. Należy współczuć, nawet wejść w stan empatii, zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a potem spokojnie zacząć rozmawiać, czy one są prawdziwie ugruntowane. Bo one są prawdziwe, że widzisz, że się boisz. Ale pytanie, czy są prawdziwe powody do lęku? O czym ty myślisz? Dlaczego w ten sposób? I wtedy prowadzisz rozmowę i wtedy pomagasz człowiekowi wchodzić do równowagi, że nie łamiesz jego prawdziwych uczuć, bo to jest zbrodnia, bo to jest właśnie ten rygorystyczny model. Zamykasz usta, nie pozwalasz ujawniać się uczuciom, ale uczucia nie parują. One nie uciekają stąd. One zawsze pozostają w pamięci. I kilka słów o pamięci. To jest to. Pamięć między innymi działa w taki sposób, powiedzieliśmy wczoraj sobie, już dzisiaj powtórzymy, że najbardziej, najmocniej zapada w pamięci nam to, co jest pokryte albo ujawnione wraz z silnym ładunkiem emocjonalnym. Tym są stresy posttraumatyczne, które odzywają się nawet po latach, że ludzie drżą, zimny pot po nich spływa. 10 lat temu był wypadek, ale w tym momencie pamięć przywołała z jakichś tam przyczyn pewne odczucia, myśli i raptem człowiek zaczyna to samo przeżywać. Jak to jest możliwe? Ale jest ciekawostka, gdy obserwujemy pamięć, okej? To była trauma, która została mu mocno w głowie. Ale pytanie, czy na pamięć my możemy mieć wpływ? Czy tylko jesteśmy skazani na te ładunki emocjonalne, które nas krzywdzą, które nam robią przykrość? A czy może być jakaś odwrotność, że możemy tworzyć pozytywne ładunki, które też mocno się odcisną w naszej pamięci i będą możliwością wyboru w pewnych sytuacjach trudnych, że albo wrócimy do smutnych przeżyć posttraumatycznych, albo zaczniemy znów się pławić w sukcesie, który był dawno temu, żeby podnieść się na duchu. Z pustego Salomon nie naleje. Jeśli masz tylko traumy smutne, trauma sama w sobie jest smutna, a nie masz nic dobrego, to wreszcie no to skazany jesteś tylko na to, co w twojej pamięci siedzi. Ale jeśli masz inne czynniki, inne bodźce, że coś się wydarzyło, jaki możemy mieć wpływ na to? To, co mówiliśmy przez wychowanie. Chwal, nagradzaj, dodawaj otuchy, bądź dawaj znak, że jesteś przy niej czy przy nim. I będziemy mówić jutro ciągle mówię jutro, dzisiaj jeszcze. Coś z tym jutrem jest. No i właśnie będziemy mówić o tym, że szczególnie mąż i żona w miłości muszą mieć, powinni chcieć w miłości swojej dźwigać ciężar wstydu własnej żony czy męża, jego błędu. Nie uciekać od tego, ale w takim momencie, kiedy faktycznie popełniła złą rzecz, niedobrą, wszyscy widzą, nie? To nie tam, że ja nie znam tej kobiety, nie? Nie. To właśnie wtedy przyjdź i przytul ją. Że inni popatrzą, no zobacz, taki fajny facet, taką żonę ma, albo odwrotnie, nie? Powiedzmy, taka fajna kobieta, takiego gościa ma, nie mogła gorzej trafić, nie? Nie, właśnie moja miłość na tym polega, że ja biorę, przytulam, biorę na siebie. I podobnie jest z wychowaniem. Daję odczuć, że jestem z tobą, kocham cię. Bez względu na to, jak źle postąpiłaś, zawsze jesteś moją córką, zawsze jesteś moim synem. Skąd? Kto tak postępuje?
nasz Ojciec w niebie. Jeszcze nam udowodnił to, wiecie, w jaki sposób? Zawaliliśmy kompletnie. Nie chcieliśmy Go znać. On nie pytał nas, czy warto by było, jak ja poślę mojego Syna, jak Go tam na krzyżu zabiję za wasze grzechy, to wy zmienicie stosunek do mnie. Chrystus za nas umarł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Rzymian 5:8. Fundamentalna prawda. Czy rozumiesz teraz wzorzec rodzicielski? Nie kocham za to, że robi dobre rzeczy. Kocham pomimo jego słabości. I wyrażam tą moją miłość. Zaznaczam. I teraz tym są właśnie urodziny, celebracje. I to jest ładunek pozytywny, emocjonalny. Róbcie celebrację. Zrobiliśmy 18 naszemu synowi. W tym czasie przed 18 był w szpitalu przez tydzień, bo jakiś tam wrzut miał pod pachą. Moja żona postanowiła być chirurgiem, ale nie wyszło. Trzeba było do szpitala oddać. Po prostu zabieg się nie udał. No różnie bywa, a szczególnie jak chirurg amator się zabiera, to tak bywa. No wylądował w szpitalu, no i zaczęliśmy zastanawiać, że jest 18. I zaczęliśmy rozmawiać z jego kolegami i koleżankami. I umówiliśmy się, że w naszym budynku, tam co mamy takie pokinie nabożeństwa prowadzimy w takim budynku, postanowiliśmy tam zrobić jemu 18. I to był dzień, kiedy on wyszedł ze szpitala. I mówimy, no tak, co zrobimy? Umówimy się, że wszyscy jego znajomi, że jego kolegów, żeby poinformować, on dużo znajomych, bo taki otwarty chłopak, to miał bardzo dużo znajomych i z różnych szkół i ze swojej klasy w liceum i zbierzemy, wszyscy przyjdą i tam jest gdzie się pochować, to kotary czarne i tak dalej i tak zrobimy, że jedzenie też będzie przygotowane, ale dopiero wniesiemy później, żeby jak wejdzie, nie poczuł, że jest jedzeniem, że coś tu się święci, a zwabimy go tak, że zawieziemy mu gitarę basową, bo on gra na basie, że po prostu trzeba zabrać, bo tam będzie remont, żeby się nie zepsuła, ale on musi sam to zabrać. No, stworzyliśmy ten scenariusz, tam krewni przygotowali jedzenie, w samochodach trzymali, żeby je wwieźć w odpowiednim momencie. No i ja dzwonię tutaj, myślałem, że się załamie cała sprawa, bo on mu się nie chciało wstawać w domu. Mówi, że się czuje słaby, jest jeszcze, wrócił dopiero dzisiaj ze szpitala. Mówi, tata, ty nie możesz tej gitary przywieźć. Ja wiesz, zajęty jestem, no weź ty, weź przyjedź, no weź, bo co, ja wyślę po ciebie Daniela, tam brata ciotecznego, nie? On zabierze, ale to nie Daniel sam nie może. Dużo logicznych pytań zadawał. Ja ciągle, kurczę, rzeczywiście nie przemyślałem tych rzeczy, że inteligentny chłopak zacznie drążyć wokół. Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego taki głupi pomysł? No ale dobra, mówię, no dobra, dobra, dobrze, już pojadę. No, no i przyjechali. Daniel też wiedział. Ale jedzie, on się uśmiechał, czasami mówi, głowę odwracał i śmiał się do siebie, nie? Mówi, a co się tam, a wiesz, tak, wiesz, tutaj tego. Przyjechał pusto przed tym, ciemno tam przed tym, otwierają tam te klucze, wchodzą. O, i coś tam psioczył, bo mówi, po co miałem przyjechać, przecież ty mogłeś zabrać tą gitarę. No. A gdzie ta gitara? Chyba gdzieś tam na scenie. No ale gdzie na tej scenie? Chodź. Wchodzą, zapalili jakieś takie malutkie światło. Już wchodzi na tą scenę, bach, puścili światło, piosenkę We Are The Champion. Wyszli wszyscy tam te 30-40 osób za kotar. Zdjęcie robiliśmy po prostu, że taki był przerażony. Ale to zapadło w pamięć po prostu, że wszyscy później ci koledzy mówią, że ale fajna zabawa, mówi, że nie byli jeszcze na takich urodzinach, że to był świetny pomysł. I oni się bawili, tam tańczyli, jedli. No niektórzy przynieśli wódkę, skonfiskowałem po prostu, żeby nie było bieżącej konsumpcji. Bawili się, bo tak ustaliliśmy, że no, nie życzymy sobie, żeby tutaj pili. I chcą celebrować, a nie interesuje się tym, jeśli rodzice pozwalają, to za tym obiektem róbcie sobie co chcecie, ale tu nie. Natomiast była dobra zabawa i to są właśnie przykłady, żeby być twórczymi pod tym względem. I te rzeczy zapadają w pamięci. I to jest właśnie ten materiał, który siedzi, nie tylko trauma, ale pozytywny bodziec, pozytywny impuls emocjonalny, który pozwala, że w pewnych momentach człowiek wraca i zaczyna wspominać, ale fajnie bywało, fajnie było. Na tym przegrywamy. Diabeł doskonale wie. Pakuje w naszą pamięć, wzmacnia i powtarza, żebyśmy pielęgnowali złą pamięć. Jeremiasz powiada, wspominanie mojej niedoli jest jak piołni trucizna. Żyjemy zatruci własnymi myślami. Się zastanawiamy, co się dzieje, jesteśmy nieszczęśliwi. Nie, nie, nie. Pozwoliłeś sobie na to.
Ty masz cały czas wpływ na to. Proces wychowawczy jest tym momentem. Samoocena, na którą chcę zwrócić pokrótce uwagę, to mówi nam o takiej kwestii. Właśnie w tym procesie wychowawczym zachodzą właśnie takie sytuacje. I tu pierwsze. Realistyczna samoocena albo nierealistyczna. W procesie wychowawczym, jeśli zaczynasz mówić dziecku, powiedzmy, o tym, że przechwalać je ponad miarę, to wówczas będą tego efekty. Jeśli jest nierealistyczna, to mówisz, to dziecko później ma taką skłonność do planowania. Mama mówiła, że jestem właśnie bardzo dobry. Albo tak w domu śpiewa, on fałszuje, powiedzmy, ale on tam śpiewa, tam włączy sobie jakieś karaoke. Mówi, ja, ty to jesteś świetny, naprawdę świetny. On się zgłasza do konkursu w szkole, powiedzmy, nie, występuje i gwizdzą, śmieją się, dlatego że nie umie kompletnie śpiewać. No dlaczego on wyszedł? Dlatego że mamusia zastosowała nierealistyczną samoocenę. A z drugiej strony jest drugą stronę. Mamusia też, dziecko coś tam robi, może nawet rzeczywiście też śpiewa fajnie. Córcia, czy naprawdę chcesz w tym konkursie wystąpić? No tak, mamo, zobacz, ja po prostu śpiewam. No tak, ale wiesz, tam będą lepsi od ciebie. Przecież ty nie umiesz tak dobrze śpiewać. Córka, nie, ale ja musiała spróbować. Wiesz co, spróbuj, to, ale wiesz, może to wstyd będzie, a może się nie spodoba. I znowu jest w drugą stronę, że nie wierzy ta matka w to dziecko. To dziecko chce, ma pasję, ale nie ustawia, no to spróbujmy, dobrze, no trudno, ale zawsze wystąpisz. I tu właśnie jest taka sytuacja, gdzie my jako wychowawcy, nie tylko wychowawcy, my jako ludzie będący we wspólnocie, widzimy, że ktoś coś robi. Albo będziemy nierealistycznie go popychać i mówić, że on tam świetnie się spisuje, podczas nie spisuje się świetnie. Lepiej może popatrz i zaproś go do innego obszaru, albo powiedz mu, wiesz co, fajnie, weź parę lekcji na gitarze, bo ty fajnie, że dobrze znasz te 4 akordy. Dużo można zagrać, naprawdę, na 4. Ale to nie jest tak, że jesteś muzykiem. Czyli realistycznie oceniamy, wspieramy wtedy. I to jest właśnie ta samoocena, że czasami przez niewłaściwe wzbudzenie w kimś jakiejś samooceny powodujemy, że sam ten człowiek się wystawia na porażkę i później nie wyciąga niekiedy wniosków z tej porażki, że no nie umiem śpiewać, to może się będę uczył. Ale tamci fajnie śpiewali, to z nimi pogadam, gdzie oni się uczyli. Nie, raczej nie, to nie dla mnie. Ja nie będę śpiewał. Nieprawda. Przecież nikt się nie rodzi śpiewakiem. No, rodzimy się krzykunami, bo to pierwszy kontakt ze światem to krzyk. Powiedzmy, nawet niektórzy pomagają, czyli klapsa ponoć dają przy porodzie. Jak ja odbierałem swoją córkę, nie biłem jej klapsa, ona płakała od razu. Bo córkę odbierałem w porodzie, powiedzmy. Także nie jest to takie konieczne, żeby bić. Ale wracając do tej samooceny. Ona jest kluczowa, jeśli chodzi właśnie o nasze poczucie osobowości, bo z tego powodu podejmujemy decyzję, że chcemy się realizować, chcemy podjąć taką pracę. Z tego powodu samooceny realistycznej albo nierealistycznej my podejmujemy czynności, żeby bronić się albo bronić kogoś w danym okresie, bronić w swoich wartości albo nie bronić, wycofywać i nic nie mówić. Dlaczego? Bo właśnie samoocena jest naruszona. Przez co? Przez proces wychowawczy. I ta zła samoocena, słaba samoocena, ona powstała w procesie nawyku, który nabrałem. Po prostu zacząłem iść w tym kierunku, powtarzać w kółko to, że ja jestem taki, że ja zawsze tak będę robić, że ja chyba tego nie zrobię, albo przecena swoich możliwości i porażka w zderzeniu z rzeczywistością, że ja tego nie umiem. Oni mówili, że ja umiem, a jednak tego nie umiem. No dobrze, oni ci mogli powiedzieć, że masz zadatki, ale rozwijaj to. To nie znaczy, że wygrasz konkurs. Małysz nie stał się mistrzem w skokach narciarskich, dlatego że mu żona powiedziała, że Adasiu, ty to jak skoczysz, to będzie nikt nie skacze tak. No nie, może i tak mówiła, nie wiem, ale wiem, że raczej pracował z trenerem i dużo pracował też z psychologiem. Między innymi po to, żeby sobie umieć rozdzielać bieżącą porażkę. Czyli jak mu w pierwszym skoku nie wyszło najlepiej, to jeśli miał następną próbę, to umiał oddzielić to, że coś mu tam nie wyszło, żeby poprawić się. I oglądaliśmy, podziwialiśmy, że był szok, że za pierwszym skokiem i niektórzy już, powiedzmy, rościli sobie, nawet marzenia takie tworzyli niektórzy współzawodnicy, że Małysz pierwszym razem nie najlepiej wypadł. To czyli jest szansa. Ale drugim razem jak wypadał tak, że nie mieli żadnej szansy. Skąd to się brało? To nie było przypadkiem, tam było wypracowane to. I jak porozmawiacie ze wszystkimi ludźmi, którzy jakieś sukcesy odnieśli, to zobaczycie, że to nie jest łód szczęścia. Szczęście, jak powiedziałem, to jest 25%. A reszta
to jest wynik jego ciężkiej pracy. I tak samo w naszym życiu jako ludzi wierzących. No bo ktoś powie, no jeśli Bóg zechce, to On zrobi wszystko. No to piękne słowa, takie fajne, takie, że Bóg zechce. To w takim razie po co ta Biblia? Skoro Bóg zechce, to po co nam apostoł Paweł mówi, że sprawdzajcie sami siebie, nie porównujcie, miłujcie bracia, bądźcie cierpliwi, bądźcie wrażliwi, współczujący. Po co? Przecież jak Bóg zechce, to będziemy cierpliwi. O czym tutaj pisać? Głowę zawracać po prostu. No, zechce, to zechce, da Ducha Świętego, to wszystko dobrze będzie. Nie masz Ducha Świętego, to by się męczył. No nie, prawda biblijna jest taka i to jest fundamentalny werset biblijny, z którym chcę na koniec zostawić, jaką piękną obietnicą zachęcającą do pracy nad swoim charakterem, osobowością i pracy nad ludźmi, którzy są wokół nas, żeby dobrze na nich wpływać i na dzieci, które z łaski Bożej nam są powierzone na pewien czas, żeby je przygotować do samodzielnego życia. Apostoł Paweł powiada, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg nie wyręcza tych, którzy Go miłują na drodze do dobra, które ma ich spotkać. Współdziała. I współdziała tak, że jeśli ty pójdziesz jeden krok, to on pójdzie dwa. Ale chce widzieć twoją inicjatywę. Jeśli stoisz w miejscu, to nie zobaczysz kroczącego Boga. Jeśli oglądasz Boga, jak piękne rzeczy za wystawą szklaną, to będziesz się zachwycał tylko obrazem i wyobrażeniem, jak jest piękny. Ale nigdy tego nie dotkniesz. Jeśli ominiesz to szkło, wejdziesz, żeby dotknąć, może będzie cię kosztować wiele wysiłku, może będziesz upadać i wstawać, ale będziesz mówić, że znam Boga. Tak jak Hiob w pewnym momencie powiedział. Do tej pory znałem Boga ze słyszenia, ale przez doświadczenie, przez które go przeprowadził, mówi, poznałem go twarzą w twarz. I tego wam życzę, żebyście widzieli Boga jako waszego sprzymierzeńca w pracy nad sobą. Jak on się wami delektuje, kiedy coraz bardziej widzi oblicze, odbicie, podobieństwo swojego syna. A wy wzrastacie w poczucie pewności siebie, osobistego szczęścia, którego wam zazdroszczą najwięksi milionerzy, bo zobaczyli, że nie da się tego kupić. Niech was Bóg w tym błogosławi. Dziękuję za uwagę.